Piłka nożna to dla jednych ogromna pasja, dla innych sposób na zarabianie pieniędzy, ale są również tacy, którzy są niejako od niej uzależnieni. A może są po prostu uzależnieni od sukcesów. Nie dość, że odnosili jej jako zawodnicy, to stali się również doskonałymi trenerami. Co łączy Brazylijczyka Mario Zagallo i Niemca Franza Beckenbauera? Otóż zdobywali oni tytuł Mistrza Świata zarówno jako zawodnicy, jak i trenerzy. Zagallo trzymał puchar dwukrotnie jako piłkarz w 1958 i 1962 roku i raz jako trener w 1970. Z kolei Franz Beckenbauer jako zawodnik wygrywał w 1974 roku, zaś jako trener doprowadził Niemcy do zwycięstwa w turnieju w 1990 roku. Jak się okazuje, dla niektórych piłka nożna to bardzo pożyteczny nauk.